Witam na działce, tym razem w warunkach domowych, a dziś temat, o którym w sumie nie tak dawno się dowiedziałem, czytając pewien artykuł, a mianowicie temat dotyczy fusów z kawy. Konkretnie chodzi mi o doktorat, jaki przeczytałem o możliwości przyrodniczego zagospodarowania fusów z kawy. W tymże doktoracie pan Wojciech Kępka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie przeprowadził badania, jaki wpływ mają fusy z kawy na rośliny. Badania dotyczyły świeżych fusów skawy oraz przekompostowanych fusów skawy. Co się okazało, że zastosowanie świeżych fusów skawy wykazuje właściwości toksyczne i wręcz ogranicza wzrost i kiełkowanie roślin. Dopiero przekompostowane fusy skawy zawierały więcej makroelementów i mikroskładników oraz nie zawierały metali ciężkich w ilościach dyskwalifikujących ich rolnicze wykorzystanie. Dlaczego tak się dzieje, że świeże fusy skawy wykazują właściwości toksyczne. Fusy skawy, mimo że jest już to produkt, można powiedzieć, przetworzony odpad, ale jednak zawiera cały czas kofeinę, garbniki, a także polifenole, czyli związki, które mają udowodnione oddziaływanie fitotoksyczne, a dopiero przekompostowane fusy skawy powodują degradację tych składników. Stąd takie różnice w badaniach. Jeśli chodzi o mnie, to ja fusy z kawy kompostuję razem z innymi odpadami, ale dajcie znać, jak to u Was wygląda. Wiem, że sporo osób sypie fusy z kawy chociażby podborówki, nawet na YouTube jest sporo filmów na ten temat. Ja starałem się znaleźć jakieś informacje, analizy czy badania, że faktycznie fusy z kawy powodują zakwaszenie ziemi, ale powiem Wam szczerze, że nic takiego nie znalazłem. Oczywiście link do tego artykułu z wynikami doktoratu wkleję wam w opisie do tego filmu. Na koniec, jeśli filmik się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę. Komentarz mile widziany. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Pozdrawiam.